Takie oto dożynkowe ozdoby można podziwiać w Biskupcu i okolicznych miejscowościach. Dożynki to najważniejsze święto polskiej wsi i wyraz hołdu składany tym, którzy przez cały rok uprawiają ziemię. To także element rodzimej kultury i dobrych obyczajów. Dlatego w tym programie zaprezentujemy, jak coroczne święto plonów obchodzone jest w gminie Biskupiec. Jakub Rećko, zapraszam! Gminne Święto Plonów w Biskupcu rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Teraz uczestnicy dożynek formują barwny i rozśpiewany korowód, który ulicami miasta przejdzie w kierunku Amfiteatru Miejskiego. W tegorocznych dożynkach udział wzięło aż 16 sołectw gminy Biskupiec. Swoich reprezentantów podczas Święta Plonów miały sołectwa Biskupiec Kolonie, Borki Wielkie, Bredynki, Droszewo, Kamionka, Kobułty, Labusze Wodymer, Lipowo, Najdymowo, Rasząg, Rukławki, Rzeck, Sadowo, Stryjewo, Węguj oraz Wilimy. Na czele korowodu jechali starostowie dożynek Magdalena i Radosław Kozyrscy, którzy po dotarciu do amfiteatru wręczyli symboliczny bochen chleba burmistrzowi Biskupca Kamilowi Kozłowskiemu. Starostowie, drodzy gospodarze, dziękuję serdecznie za ten piękny, pyszny chleb i obiecuję go mądrze sprawiedliwie podzielić. Już chwilę później reprezentanci sołectw przekazali swoje dożynkowe chleby i zaprezentowali się zgromadzonej widowni, zachęcając do odwiedzin ich stoisk. Niektórzy robili to wręcz śpiewająco. Dożynki w naszym mieście to jest najbardziej barwne, najbardziej kolorowe i radosne święto w naszej gminie w całym roku. To naprawdę trzeba przyznać, że to zaangażowanie dzisiejsze naszych mieszkańców, naszych sołectw jest niesamowite. Jestem z nich bardzo dumny, a 16 sołectw to naprawdę to jest coś niesamowitego. Ja jestem przeszczęśliwy, że taka ilość właśnie sołectw się zaangażowała w dzisiejsze dożynki. Różnorodność tych specjałów, które są przygotowane, jest przeogromna. Jeśli chodzi o mięso, coś słodkiego, ale przede wszystkim przepyszny chleb, również szare kluski, to jest taka troszeczkę zapomniana potrawa z naszego regionu. Pierogi, swojska wędlina, swojskie mięsa, to wszystko jest, wywodzi się z naszego dziedzictwa kulinarnego, naszego województwa. Każdego roku podczas dożynek rolnicy gminy Biskupiec otrzymują wyróżnienia za swój wkład w rozwój polskiej wsi, całoroczny trud oraz poszanowanie ziemi. W tym roku wyróżnienia wręczyli burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, marszałek województwa Marcin Kuchciński oraz posłanka Urszula Pasławska. Wśród nagrodzonych znaleźli się Magdalena Różańska-Brejnak i Andrzej Brejnak, Katarzyna i Sławomir Gołaś, Agnieszka i Arkadiusz Helcer, Aneta i Stanisław Gołaś, Marcin Kęszczyk, Anna i Roman Nieczepa, Sylwia i Piotr Rękawek, Barbara Podralska, Ewa i Bogdan Zadroga oraz Magdalena i Andrzej Socha. Dożynki to taki czas odpoczynku, zabawy, ale przede wszystkim możliwości podziękowania rolnikom za tą całoroczną pracę. Naprawdę ich poświęcenie, upór i dążenie do tych swoich celów i do tych swoich planów, żeby zebrać te swoje plony, jest niesamowity. Oni wiele mają co roku różnych problemów, plag, ale zawsze sobie z tym radzą. To jest coś niesamowitego i to trzeba doceniać i właśnie dzisiaj w ten sposób im możemy podziękować. My zajmujemy się produkcją mleka. Pracujemy od poniedziałku do poniedziałku, jak to mu zawsze mówimy. No. Ciężko jest, przyznam, że jest ciężko. Ale kochamy to, co robimy, więc kochamy, no. No, kochamy tą swoją pracę jednak z... Łączy nas miłość bardzo wielka. Łączy nas miłość i to miłością żyjemy, pracujemy. Podczas uroczystości na ręce członka zarządu OSP Kobułty Stanisława Staszaka przekazano symboliczny bon na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który zasili kobułcką jednostkę. Dbamy o bezpieczeństwo, staramy się w taki sposób właśnie ich przygotowywać, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Ten sprzęt przydaje się nam, jak i zarazem mieszkańcom, którym wchodzimy i ratujemy ludzkie życie. A ludzkie życie jest bezcenne, także to jest bardzo, bardzo na potrzeby ten sprzęt. Tradycyjnym elementem dożynek w gminie Biskupiec są konkursy na dożynkowy chleb, stoisko oraz oczywiście wieniec. Państwu jeszcze, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, bo Państwo macie...
Komisja nie miała łatwego zadania, bo w każdej z dożynkowych kategorii poziom był naprawdę wysoki. Ostatecznie w kategorii na najsmaczniejszy chleb trzecie miejsce zajęły sołectwa Rukławki, Sadowo oraz Wilimy. Drugie miejsce zajęło sołectwo Węguj, zaś pierwsze należało do sołectwa Droszewo. Sztab ludzi, wiele kobiet przyczyniło się do tego, że właśnie wygraliśmy tą pierwszą nagrodę za najlepszy, najładniej wyglądający, może najsmaczniejszy chleb. Ten wieniec, który został zrobiony ze zboża, natura, lawenda, kwiatki, kiście winogron. Myślę, że to przyczyniło się do tego, że no i było też szczytne pierwsze miejsce. W kategorii najpiękniejsze stoisko trzecie miejsce zajęły Biskupiec Kolonie, Najdymowo i Bredynki. Drugie miejsce zajęły Borki Wielkie i Kamionka, a pierwsze zajął Raszong. 30 osób to są mieszkańcy naszego Raszonga. Oni cię w mniejszym lub większym stopniu zaangażowali to przygotowanie. Ja osobiście pokierowałem, żeby było wszystko jasne, co jak ma wyglądać. A oni to zrobili. Szapoba dla mieszkańców Raszonga. W kategorii najładniejszy wieniec trzecie miejsce zajęły Lipowo, Rzeck i Kobuty. Drugie miejsce otrzymało sołectwo Labuszewo-Dymer, zaś pierwsze przyznano sołectwu Stryjewo. Co roku występujemy z wieńcem. Mamy pana, który robi nam stelaże. Pomysły rodzą się o tako, czy w spotkaniach. No i pomału, tylko że mówię, duży nakład, dużo pracy. To jest czas około 1,5 miesiąca. Wiadomo, zboże, stelaż, no był duży, ładny. Chociaż pozostałe też naprawdę były ładne, nie? Więc naprawdę. O smaku regionalnych specjałów oferowanych przez sołectwa i atmosferze dożynek gminnych wypowiedzieli się mieszkańcy i przybyli goście. Bardzo mi się podobają, jest po prostu super. Spróbowałam naleweczki, biglosiku, kanapeczki ze smakiem z ogóreczkiem. Jest rewelacyjnie po prostu, atmosfera jest po prostu super. Jest bardzo fajnie, sympatycznie właśnie. Zawsze pan burmistrz organizuje naprawdę dużo imprez. Jest bardzo fajnie. Można skosztować wielu potraw. Jest 16 sołectw, które się wystawiają. Każdy ma zupełnie inne swoje potrawy specjalności sołeckiej. Można fajnie spędzić czas z rodziną, ze znajomymi. Dużo rzeczy dobrych jest. Są bardzo dobre takie placki zawijane, nie? Chlebek ze smalczykiem. No, wiadomo, napoje różnego rodzaju. Jest okej. Na co by nie patrzył, to podchodzi pod mój gust. Bardzo super, jestem gościem spóźnionym, ale zabawa super. Nieodzownym elementem Święta Plonów są występy zespołów ludowych. Najpierw na scenie zaprezentował się zespół Węgojska Stróżka. Drugim z zespołów była Warmińska Kuźnia. Na scenie amfiteatru wystąpiły także Akademia Aktywnego Seniora, chór Inna Morati i zespół Full Service. Zaś gwiazdą wieczoru był Bartosz Abramski. Jest taki właśnie fajny klimat, taneczny, biesiadny, jest dużo radości wśród ludzi, dużo chęci takiej zabawy i wspólnego śpiewu i to fajnie płynie ze sceny i do nas na scenę, od publiczności, także jeszcze raz bardzo dziękujemy Biskupiec, bo to już kolejny raz tutaj u Was, także dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie i mam nadzieję, że na pewno jeszcze raz się spotkamy, nie raz zagramy dla Państwa. Biskupiec śpiewał, razem zmieńmy świat. Znakomite lokalne produkty i potrawy, przepięknie przystrojone stoiska i niesamowita biesiadna atmosfera. Właśnie tak wyglądają dożynki w gminie Biskupiec. Wszystkim tym, którzy razem z nami dzisiaj bawili się podczas tego wyjątkowego dnia, serdecznie dziękujemy. Ze swojej strony zachęcam do oglądania kolejnych programów w telewizji Biskupiec. Jakub Rećko, do zobaczenia.